ponownie zmierzymy się z kredkami akwarelowymi, tym razem kredkami Progresso. Do tego będziemy potrzebować bloku do akwareli, farb akwarelowych, głównie dwóch kolorów, oczywiście kredek akwarelowych Progresso, pędzelków do akwareli, no i ołówka oraz gumki. Pracę rozpoczynamy od wykonania szkicu. Następnie mocno zwilżamy papier wodą za pomocą dowolnego dozownika. Następnie nakładamy farby akwarelowe, dwa kolory, na przykład żółty z ciepłym odcieniem zieleni. Rozprowadzamy je po powierzchni i skrapiamy niektóre miejsca pędzelkiem. Naszym dzisiejszym tematem są maki. Zaczynamy je kolorować od czarnych środków. Naturalnie po wyschnięciu wcześniej nałożonego tła. Barwy będziemy nakładać i rozmywać na bieżąco. Następnie przechodzimy do kolorowania płatków. Tutaj używamy trzech kolorów. Pomarańczu, czerwieni oraz czerni. Nakładamy oczywiście od najjaśniejszego i na bieżąco rozmywamy, zaczynając od najjaśniejszych tonacji. Podczas nakładania i rozmywania kolorów zostawiamy delikatną granicę na łączeniach między poszczególnymi elementami. Do rozmywania pigmentu używamy dwóch grubości pędzelków, na przykład 5 i 9. Grubości dostosowujemy do powierzchni, jaką chcemy pokryć. Im mniejsza powierzchnia, tym cieńsze pędzelki. Proces kolorowania powtarzamy przy każdym maku oraz gałązkach czy pąkach. Do wykonania zielonych partii używamy ciepłej zieleni wraz z żółcią. Przyciemniamy czernią. W ostatnich etapach pracy tworzymy delikatny zarys kwiatów pomarańczem i rozmywamy cienkim pędzelkiem. Następnie sięgamy po czarny flamaster Dino i tworzymy rozedrygane kontury. I to wszystko. Praca gotowa. Tak więc życzymy Wam wszystkiego dobrego i do zobaczenia!